Na terenie Mazowsza w tej chwili, można powiedzieć, realizujemy 5 wniosków i starostwo w Wołominie jest pierwszym, który doczekał się, można powiedzieć, już finału w postaci promesy, którą w tej chwili dostaliśmy od pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej, pani Marleny Maląg, która wręczyła dzisiaj staroście panu Adamowi Lubiachowi, można powiedzieć, czek na pieniądze, które umożliwią uruchomienie tego centrum w Kobyłce. To jest bardzo ważny projekt, to jest zupełnie nowe podejście do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, zarówno tych, które wymagają opieki całodobowej, tam będzie miejsce dla 10 takich osób, można powiedzieć, jak na warunki pobytu w podobnych instytucjach, warunki, no można powiedzieć, luksusowe w pokojach jednoosobowych, ale jednocześnie w tym jednak dużym, ale jednak kameralnym domu będzie miejsce dla 30 osób na to, żeby przychodziły tam na pobyt dzienny, po to, żeby móc rehabilitować się, rozwijać, no po prostu żyć z godnością. Także będzie to wsparcie dla osób, które są ich bezpośrednimi opiekunami, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że myśląc o osobach niepełnosprawnych, często powinniśmy również mieć na uwadze prawo tych bezpośrednich, domowych opiekunów, najczęściej najbliższych osób w rodzinie, żeby od czasu do czasu móc odpocząć, żeby załatwić swoje życiowe sprawy i takie centrum opiekuńczo-mieszkalne także to umożliwi. Jestem naprawdę szczęśliwy z tego, że ten pierwszy projekt na Mazowszu realizuje się właśnie tutaj na terenie powiatu wołomińskiego.